dobry Państwu. Cieszy ogromnie obecność, taka tłumna obecność mieszkańców Pytomia na dzisiejszym spotkaniu, a później trzeciej sesji Rady Miejskiej. Witam Państwa serdecznie. Pozwolę sobie wstać, żeby tym samym okazać Państwu największy szacunek i wyrazić życzenia, by wszystkie sesje Rady Miejskiej cieszyły się takim zainteresowaniem mieszkańców. Szczególnie serdecznie witam posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Jacka Brzezinkę, pana Jerzego Polaczka, pana Wojciecha Szarany. Witam serdecznie pana senatora Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Misiołka. Witam panią Barbarę Dziuk, radną Sejmiku Wojewódzkiego. Jak Państwo widzą, to dzisiejsze spotkanie, ta dzisiejsza sesja ma wymiar nadzwyczajny, skoro pod presją tradycji mam założony ten łańcuch, aby właśnie tradycji stało się zadość, aby okazać szczególny szacunek nowo wybranemu prezydentowi Bytomia. W związku z tym, że pani Halina Biedra jest dzisiaj obecna na sesji, zobowiązana jest przed przystąpieniem do wykonywania mandatu do złożenia ślubowania radnego. Po odczytaniu przeze mnie roty proszę radną o powstanie i wypowiedzenie słowa ślubuję. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania tak mi dopomóż Bóg. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu. Podjęcie się uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Damiana Bartyli na druku R16. Kto z Państwa jest za? 24 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada Miejska bezwzględną większością głosów w głosowaniu 24 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się przyjęła wspomniany wniosek. Czy ktoś z radnych chciałby zgłosić wniosek o uzupełnienie lub ograniczenie przedstawionego porządku obrad? Dziękuję, nie widzę. Na sekretarzy obrad wyznaczam radnych. Pana Mariusza Janasa. Czy pan wyraża zgodę? Proszę. Pana Michała Blattę. Dziękuję. Proszę o zajęcie miejsc i o sprawdzenie listy obecności. Drodzy Bytomianie, ta uroczystość jest skutkiem obywatelskiej postawy tysięcy Bytomian, która 17 czerwca tego roku swoją wolą w referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miejskiej w Bytomiu wyraziła swoją wolę w sprawie odwołania prezydenta i Rady przed upływem kadencji. Stoję dzisiaj przed Państwem, mając świadomość ogromnej odpowiedzialności, jaka spoczęła na mych barkach po drugiej turze wyborów, które odbyły się 30 września tego roku. Odpowiedzialności za miasto, którego historia sięga połowy XIII wieku, nazywane w przyszłości Małym Wiedniem, a potem przemysłowym sercem Polski. Odpowiedzialności za Bytomia, który tak wielu zostało boleśnie doświadczonych transformacją ustrojową i decyzjami politycznymi skutkującymi upadkiem przemysłu ciężkiego. Industrializacja lat 70. i 80. uczyniła z Bytomia główny ośrodek gospodarczy Śląska, z którym mogła konkurować jedynie stolica naszego regionu, czyli Katowice. Chciałbym przypomnieć, że liczba mieszkańców w szczytowym okresie sięgała prawie 230 tysięcy osób. Dzisiaj niestety znajdujemy się w zupełnie innej rzeczywistości. Cenę za miliony ton węgla wydobytego z bytomskiej ziemi i przetopionej stali płacimy do dnia dzisiejszego. Bytom, który przez lata w dużej części finansował rozwój gospodarczy całego kraju, w najtrudniejszym dla siebie momencie został pozostawiony sam sobie. Brak programów osłonowych i rozwojowych dla miasta finansowanych z budżetu centralnego zachwiał bytem gospodarczym miasta. Bytom został sam z mocno zdewastowanym środowiskiem naturalnym, problemami społecznymi i wyeksploatowaną infrastrukturą. By to miasto budzić, to nie wyborczy slogan, zgrabna grasów i punktów graficznych i znaków graficznych
ale konieczność podjęcia działań dających szansę na rozwój i wykorzystanie potencjału drzemiącego w Bytomiu i w Bytomianach. Konieczność zrównoważonego rozwoju miasta i wizji Bytomia na kolejne lata. Bytomia nowoczesnego, gdzie szkolnictwo będzie ściśle współpracowało z bytomskimi przedsiębiorcami, tworząc kadry na jego potrzeby. Miasta czystego i przyjaznego mieszkańcom, prowadzącego aktywną politykę prorodzinną, która odwróci negatywne tendencje demograficzne. Bytomia otwartych umysłów, pełnego kultury, wymiany myśli i idei, które będzie służyło jego dalszemu rozwojowi. Ta konieczność prowadzenia zmian w każdej dziedzinie życia, by posiadane zasoby były wykorzystywane w sposób najbardziej maksymalny i efektywny. Podejmą odważne i często trudne decyzje, które pozwolą na rozwój gospodarczy miasta. Wieloletnie zaniechania na polu pozyskiwania inwestorów i tworzenia sprzyjającego klimatu inwestycyjnego spowodowały, że Bytom aktualnie znajduje się na gospodarczym szarym końcu aglomeracji górnośląskiej. Uczynił wszystko, by atuty, jakimi dysponuje nasze miasto, szybko znalazły odzwierciedlenie w nowych inwestycjach. Przyjęcie spójnej i realnej wizji rozwoju w połączeniu ze skutecznym zarządzaniem pozwoli, by Bytom zaczął odzyskiwać należne mu miejsce na mapie gospodarczo-społecznej Śląska. Samorząd to nie miejsce, w którym polityka powinna odgrywać pierwszoplanową rolę. To służba dla społeczności lokalnej i dbanie o jej rozwój. Zwracam się do wszystkich radnych, stowarzyszeń, partii politycznych, samorządów gospodarczych i naukowych. Podejmijmy wspólnie trud dla dobra miasta. Tylko razem jesteśmy w stanie stworzyć warunki dla rozwoju gospodarczego i społecznego. Drodzy parlamentarzyści, proszę Was o przyjęcie roli rzecznika Bytomia w Sejmie i Senacie. Mam nadzieję, że różnice i sympatie polityczne zejdą na daleki plan we wspólnej walki o dobro Bytomia. Wspólnie pokażmy rządzącym, z jakimi problemami boryka się nasze miasto, tak doświadczone poprzez przemiany gospodarcze. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że bez pomocy i środków z budżetu centralnego oraz Unii Europejskiej reaktywacja gospodarcza miasta będzie o wiele trudniejsza i dłuższa. Bytomiu spędziłem całe swoje życie. Tu się urodziłem, tu się wychowałem, tutaj mieszkam, pracuję. Tutaj żyją moi najbliżsi, moi przyjaciele, koledzy, koleżanki, znajomi. Tutaj są groby moich bliskich. Doskonale znam problemy, z którymi boryka się większość Bytomian i nadzieje, jakie pokładają w nowej prezydenturze. Większości tych problemów nie da się rozwiązać od razu. Bytom za dzień, dwa, trzy miesiące nie stanie się innym nowym miastem. Mogę natomiast obiecać, że działania, które będę podejmować, skierują Bytom na drogę rozwoju i systematycznej zmiany na lepsze. Obiecuję również, że głos mieszkańców będzie dla mnie najważniejszym doradcą, który będzie miał pierwszeństwo przy podejmowaniu wszystkich decyzji. W tym dniu chciałbym podziękować wszystkim, których spotkałem na swojej życiowej drodze i od których doświadczyłem jakiejkolwiek dobroci. Bardzo dziękuję również tym, którzy dwa lata temu nie poddali się w walce o inny, lepszy Bytom. Wszystkim, którzy pomimo wielu trudności nie zwątpili we mnie i pomagali w trudnych momentach. Jeszcze raz gorąco dziękuję za zaufanie, jakie obdarzyli mnie mieszkańcy naszego miasta. Podejmę wszelkie działania, by mogli być dumni, że są jego mieszkańcami. Służba Bytomiowi jest największym zaszczytem, jakiego dostąpiłem. Obiecuję dwa lata bardzo ciężkiej pracy na rzecz miasta. Zrobię wszystko, żeby nie zawieść zaufania, oczekiwania mieszkańców. Dziękuję jeszcze raz Państwu. Która złoży Panu Prezydentowi życzenia, nie gratulacje. Na gratulacje przyjdzie czas za dwa lata. Chciałabym bardzo móc złożyć te życzenia w imieniu Rady Miejskiej, ale również w imieniu wszystkich mieszkańców Bytomia, którzy za dwa lata powiedzą: tak, udało się, ruszyliśmy z tego miejsca. Właśnie w tym dniu 8 października. Panie Prezydencie, ci wszyscy ludzie, którzy mówią o Panu, nasz Damian, oczekują tego, że za dwa lata będą znów mogli powiedzieć to samo, bo oni wierzą, że te zmiany są możliwe do dokonania. Dziś życzę Panu zdrowia, sił, łaski od Boga, życzliwości od ludzi i autentycznych
prawdziwych przyjaciół, takich, na których w tym dziele naprawy Bytomia będzie się Pan mógł oprzeć. Chcę być jednym z tych właśnie przyjaciół. Nie mam ze sobą kwiatów, ale tak żeśmy, Panie Prezydencie, uzgodnili, że te bizantyjskie zwyczaje troszeczkę umniejszymy, bo ja nauczyłam się przeliczać bukiety kwiatów na bochenki chleba i coś do chleba dla tych najbiedniejszych. Pomyśleliśmy o tym, że dzisiaj ci, którzy będą chcieli przyjść po prostu tylko uścisnąć rękę Panu Prezydentowi i złożyć życzenia, jeżeli będzie ich taka wola, będą mogli złożyć datek na Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Bytomiu. Panie Prezydencie, wszystkiego dobrego. Mieszkańcami Bytomia, którzy sami nie potrafią sobie dać rady z tą trudną rzeczywistością. Liczymy na Pana. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, do tych wspaniałych słów Pani Danuty Skalskiej można się dołączyć. Właściwie coś można powiedzieć więcej. Bytom jest w trudnej sytuacji. Tutaj z tego miejsca na jednej z sesji Rady Miejskiej mówiłem o tym. Chciałbym, aby nowy prezydent mógł zrealizować swoje pomysły. Chciałbym, żebym mógł powiedzieć za 2 lata, że Bytom jest dobrze zarządzany. Wszystkim radnym również życzę wielu sukcesów, spokojnej pracy dla dobra naszego miasta. Wszystkiego dobrego. Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, Panie Prezydencie, Panie i Panowie, drodzy goście. Dzisiejsza inauguracja pracy Pana Prezydenta Damiana Bartyli, złożenie ślubowania, oznacza, iż został uruchomiony ten kalendarz pracy, który rozpoczyna ten okres najbliższych 2 lat. Chcę dodać do tego, co przed chwilą mówił i o czym wspominał Pan Poseł Wojciech Szarama, iż wszyscy mamy świadomość, iż rozpoczęcie dzisiaj inauguracji pracy Prezydenta Miasta Bytomia to jest rozpoczęcie inauguracji pracy Pana Damiana Bartyli jako szefa tego miasta na najtrudniejszym miejscu na mapie społecznej i gospodarczej Śląska i myślę, że również w jednym z trudniejszych miast, jeśli chodzi o różne konsekwencje społeczne i gospodarcze, które tutaj odcisnęły swoje piętno w ciągu ostatnich lat. Ale mówię to dlatego, że jednocześnie widzę wielką nadzieję i determinację w tym, aby ten charakterystyczny, niekorzystny z wielu powodów, obiektywnych, nieobiektywnych, splot wydarzeń został zmieniony, by Bytom odzyskał należne mu miejsce na mapie społecznej, gospodarczej Śląskiej i Polski, by prezydent miasta, pan Damian Bartyla, który dzisiaj zainaugurował poprzez swoje ślubowanie tą pracę dla miasta, pracował dla Bytomia, dla Śląska i myślę również dla Polski. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, gratuluję wyboru, bo bez tego pierwszego kroku nie mogłoby być tych następnych. Ten wybór dokonał się w szczególnych warunkach. Rozbudzone zostały wielkie oczekiwania mieszkańców i ten wybór jest z jednej strony przede wszystkim ogromnym zaufaniem, jakim został Pan obdarzony, ale też postawieniem wyzwania, żeby tym oczekiwaniom sprostać. Bytom zmaga się z wieloma problemami. Przychodzi taki czas, że być może będzie duże wsparcie, by te problemy rozwiązać. Wierzę w to, że swoją pracą i zaangażowaniem zrobi Pan wszystko, by temu wyzwaniu podołać. Deklaruję ze swojej strony wsparcie i współdziałanie. Życzę Panu, by nie brakło sił. Życzę Panu, by miał Pan
jak najwięcej ludzi, którzy Pana wspierają, a po 2 latach z satysfakcją mógł Pan powiedzieć, że zrobiłem to, co było w mojej mocy. Wszystkiego dobrego.